Witam. Od 16 kwietnia maseczki będą obowiązkowe, więc dziś pokażę Wam, jak prosto zrobić taką maseczkę. Ja swego czasu z młodymi coś zawsze majsterkuję, zawsze coś wyrzynamy, wycinamy. Także, aby nie biegać do sklepu, też używamy takich maseczek. Właśnie taką maseczkę, jak robią dzieciaki, pokażę Wam w tej chwili. To jest w sumie dwuminutówka. Możecie ją wykorzystać, gdy wychodzicie po prostu wyrzucić śmiecie, czy gdy chodzicie po klatce. Jest jednorazowa. Przypominam, że maseczka jednorazowa to jest do 30 minut. Po 30 minutach trzeba by było ją ewentualnie zdjąć, wyrzucić, założyć nową. Dobrze, co będzie potrzeba? Ręcznik papierowy, gumka to podstawa. Jako po prostu wykonawstwo to jest nożyczki, takie spinki, długopis, linijka. No i to by było na tyle. Zaczynamy maseczkę. Mam tu taki ręcznik papierowy, on jest nieco szerszy wymiarowo tu od tego ręcznika. Wymiary podam na końcu. Zobaczcie, o, ja sobie to rozrywam i tu jest tak, tu jest jedna część, tu jest takie przecięte, że można to urwać, ale my urywamy tu dalej po drugiej części. O, to mogę sobie odłożyć. Zobaczcie, mam dwie części, jak powiedziałem, tu jest przecięcie. I teraz tak, jedną część składamy do środka tu w ten sposób. Tu sobie zagniemy. To samo robimy z drugą częścią, którą składamy też tu po prostu do środka. O. I to jeszcze raz składam tu na pół. O, złożyłem to na pół. Zobaczcie, o, tu jest ładnie, bo tu jest wszystko zagięte, a to po prostu składa mi się z dwóch części. Teraz przymierzam tak, jakbym przymierzał, powiedzmy, do środka, o, mniej więcej tak. Zaginam i tą część wykładam tu na tym. A tą część wyłożę sobie na tym. I to jest już cała nasza maseczka. Zobaczcie, o, w ten sposób. Ona jest zrobiona mniej więcej tak. I teraz tak, ta część, która tu jest cała, widzicie, tu jest cała część, bo ta nam się tu będzie rozkładała. O, musimy wziąć w ten sposób. Ta część będzie dolegała do nosa, czyli tu jak damy gumki naciągające, będziemy musieli tu jeszcze po prostu podciąć, czyli tu sobie zaznaczyłem, że tu jest nos N, wy tego nie musicie znaczyć, czyli żeby to później było prosto, tu musimy zrobić w ten sposób, tu odmierzyć 2,5 cm, czyli 200-250 mm, tu tak samo, o, powiedzmy, że to będzie taka odległość i tu zrobimy cięcie, o, tu zrobimy sobie cięcie, czyli mamy już w ten sposób i tu sobie pod kątem obetniemy. O, obciąłem z jednej strony, obciąłem z drugiej strony. I teraz tak, tu możemy sobie od razu spiąć tu zszywaczem z jednej i z drugiej strony. O, ja to sobie zrobiłem, tu widzicie, jest zrobione w ten sposób. Też naznaczyłem, że to jest tu góra, czyli to jest ta krawędź tu. Cała pełna, bo ta krawędź taka rozłożysta jest tu. I teraz tu są po prostu cięcia. Ja sobie tu spiąłem na potrzeby filmowe. I teraz tak, gumka. Gumkę sobie możecie wziąć doświadczalnie, bo gumka powinna mieć około 18-19 cm tu
jeden kawałek gumki i drugi kawałek gumki też powinien mieć w ten sposób, czyli tu sobie, dobrze, utnę sobie ten kawałek gumki na powiedzmy 18 cm, czyli to jest gdzieś tyle, o. Zobaczcie, mam tak. I teraz przykładam tu tą gumkę tu i pod spodem i zszywaczem sobie tu, o, może tak w ten sposób. I tu sobie zszywam po prostu zszywaczem. Czyli w ten sposób. Przykładam gumkę podjeżdżam tu pod cały zestaw o. Tak wygląda już gotowa maseczka. Oczywiście nie musicie tu nic mazać ani robić. I zobaczcie teraz, jak rozkładam tą maseczkę. O, tu mam nos. I teraz to jest pod kątem prostym się robi. Tak wygląda maseczka założona. Używam ją z dzieciakami od kilkunastu lat, bo po co latać do sklepu po jakieś maseczki, jak coś wiercimy, jak można to wszystko zrobić w domu. Składa się ją błyskawicznie, jak widzicie. Wygląda mniej więcej w ten sposób. I tu widzicie, że teraz tu jest kąt prosty. O, bo gdybyśmy zostawili tak, jak było, by było po prostu tu w drugą stronę i by tu odstawało. A tak jest wszystko idealnie. Pamiętajcie, że to jest maseczka na 15-20 minut, pół godziny wyrzucamy do zamkniętego pojemnika, ale możemy tego narobić. Dziękuję za obejrzenie filmu. Do zobaczenia.